Państwu otwieram 44. sesję Rady Miejskiej Gminy Budynek. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecnie jest 14, co stanowi kworum i nasze obrady są prawomocne. Teraz gorąco witam szanownych radnych, witam panią burmistrz, witam panią skarbnik, panią sekretarz, witam panią prokuratora, witam pana operatora, witam pracownicę poszczególnych komórek. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Porządek obrad wraz z materiałami otrzymaliście Państwo drogą elektroniczną. Czy są zatem zastrzeżenia albo wnioski do porządku obrad? Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Protokół z ostatniej sesji był wystawiony w sali sesyjnej. Czy są zatem zastrzeżenia albo wnioski do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 14 radnych. Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza gminy z działalności pomiędzy sesjami. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pomiędzy sesjami, co do tych decyzji, które Państwo podejmują, informacja o zamiarze połączenia Gminnego Centrum Kultury w Koźminku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku została podana do publicznej wiadomości. W tej chwili przygotowujemy wniosek do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, bo potrzebna jest ich opinia. Kolejne uchwały, czyli w sprawie nadania wyróżnień Przyjaciel Gminy Koźminek. Będziemy celebrować ten miły moment na uroczystej takiej na uroczystości przy okazji kolejnej sesji Rady. Może zrobimy to, znaczy nie może, tylko na pewno zrobimy to w dworku, taki jest przynajmniej plan, żeby to było w taki uroczysty, elegancki sposób ta nagroda jest zwykle przekazana. Wszystkie trzy programy, które były przyjęte, czyli Gminny Program Opieki nad Zabytkami, Gminny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz te dwa programy profilaktyczne, będą realizowane w roku 2022. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej działań burmistrza gminy, odpowiedź została przekazana wnioskodawcy. 8 października ogłosiliśmy postępowanie o udzielenie zamówienia na przebudowę drogi gminnej Stary Nakwasin Bogdanów do skrzyżowania z drogą powiatową i mieliśmy 4 oferty, wybraliśmy najkorzystniejszą, opiewała ona na kwotę brutto niespełna 1 900 000. Co do tych takich czynności, które się dzisiaj wczoraj działy, no coś tu pamiętam. Chciałam Państwu powiedzieć, żeby Państwo brali też taką dużą dozę marginesu na to, co się w Koźminku czasami słyszy na różne tematy, czy na temat działalności urzędu, czy na temat tego, co się w ogóle dzieje, dlatego że pewnie część z Państwa widziała taki wspaniały przemarsz dzieci połączony z filmikiem zrobionym z dronem, z nagraniami z różnych miejsc. Szły dzieci z Nowego Nakwasina ze szkoły, ustawione w taki szpaler dwóch kolorów, czyli biały i czerwony, niosąc flagi,
I przyszły z nauczycielami, z opiekunami pod pomnik do Koźminka złożyć kwiaty tutaj na naszym rynku. Jakie dostałam informacje z miasta, co się dzieje? Otóż podobno były protesty u nas. Więc zobaczcie Państwo, taka wspaniała, miła aktywność szkoły przerodziła się w jakąś plotkę, która w tej chwili krąży po Koźminku i okolicy, że były protesty w Koźminku. A ktoś dorzucił do tego, jak już poszły protesty, to ktoś dorzucił jeszcze do tego, że podobno te LGBT protestowało w sprawie tych morderstw takich, co tam te kobiety w ciąży mordują. Więc zobaczcie Państwo, jak łatwo jest z bardzo niewinnej, wspaniałej inicjatywy zrobić coś zupełnie pokracznego, karykaturalnego. Dzisiaj z kolei zachęcam, bo bardzo, bardzo ładny film, bardzo fajny pomysł. Te dzieciaczki ze szkoły naprawdę z nauczycielami niesamowicie miła taka inicjatywa. Dzisiaj byłam na spotkaniu z dziećmi w dworku, z przedszkolnymi dziećmi i też powiem Państwu, że to zawsze niezwykle urocze jest, jak przedszkolaki śpiewają cały hymn, nie pierwszą zwrotkę czy dwie pierwsze zwrotki, tylko cały hymn. I jak te maluchy wyrecytowały całą inwokację z Pana Tadeusza. To dzieci w 8 klasie mają problem, żeby to powtórzyć, a te maluszki były nauczone i przepięknie powiedziały całą inwokację. Także to tak serce rośnie, że w tym młodym pokoleniu, że wśród tych nauczycieli jest taka potrzeba też przekazywania tej wiedzy i takiej celebracji tego święta. I tutaj na ręce dyrekcji wszystkich składam serdeczne podziękowania za to, że tak się bardzo starają rzeczywiście, żeby zauważyć ten wspaniały moment naszej historii. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 2021-2032. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja zwyczajowo omówię ten punkt razem ze zmianami budżetu. Rozpocznę może tym razem od wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli chodzi o załącznik przedsięwzięć, proszę Państwa, tutaj są dwie zmiany, które dotyczą po pierwsze korekty zadania odnośnie odbioru i transportu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez gminę Koźminek w systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2024. Tutaj zwiększony został limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku bieżącym i łączna kwota nakładów finansowych o 10 100 zł. Jest to wynikiem, proszę Państwa, tego, że na chwilę obecną mamy remont na Orlim Stawie i odpady nasze z naszej gminy muszą być włożone do instalacji w Kominie, a tam jest dłuższa trasa, tak w związku z tym podwyższa się nam wartość tego przedsięwzięcia w tym roku. I dodano przedsięwzięcie dotyczące przeprowadzenia audytu wewnętrznego o łącznej wartości 8610 zł. Jest to przedsięwzięcie, które będzie realizowane w 2 latach. Rozpocznie się w tym roku, a zakończy w 2022. Obligatoryjne jest, aby gmina przeprowadziła audyt wewnętrzny zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w momencie, kiedy suma bilansowa, czyli dochody plus przychody bądź wydatki minus rozchody przekroczą łączną kwotę 40 milionów. Tak więc jest to obowiązek gminy, żeby dochować wszelkich przepisów przeprowadzenia takiegoż audytu. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, natomiast o zmiany, które mamy zarówno w zmianie uchwały budżetowej, które przekładają się również na wieloletnią prognozę finansową, jak Państwo wiecie, są one następujące. Po pierwsze, zwiększamy plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 1 167 394,20 zł. 20 groszy i jest to spowodowane między innymi tym, iż gmina otrzymała część
część uzupełniającą subwencji ogólnej w 2021 roku. Są to środki, proszę Państwa, które Ministerstwo Finansów przekaże gminie zgodnie z informacją do 28 grudnia i w związku z tym, iż nie da się ich wykorzystać w tym roku, najprawdopodobniej środki te przeznaczymy na realizację zadań w roku kolejnym. Dodatkowo powiem, że one również przyszły w informacji odnośnie kwot subwencji na rok 2022, tak więc w zamyśle ustawodawcy było to, aby te środki również znalazły się w budżecie roku 2022, choć już wiemy, że będą przelane na rachunek w tym roku. Proszę Państwa, ponadto gmina złożyła wnioski o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Laboratoria Przyszłości. Proszę Państwa, są to środki, które dotyczą wyposażenia szkół podstawowych z naszej gminy w pomoce dydaktyczne i naukowe w celu realizacji różnego rodzaju zajęć naukowych. I proszę Państwa, jest to łączna kwota 153 tysiące, z czego 93 tysiące przypada na szkołę podstawową w Koźminku, a po 30 tysięcy na szkołę podstawową w Nowym Nakwasinie i w Moskurni. Ponadto, jeżeli chodzi o inne zmiany, otrzymaliśmy dotację od wojewody wielkopolskiego na łączną kwotę 49 766 zł dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych oraz opłacenia składek od świadczeniobiorców. Przyznana została nagroda kuratora oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w łącznej kwocie 6 580 zł. Wkłady do rozwoju otrzymała darowizna w wysokości 2246 zł na zakup mebli do klasy. Ponadto, proszę Państwa, jeżeli chodzi o pozostałe zmiany w budżecie, dotyczą one, proszę Państwa, wniosków składanych przez zarówno jednostki organizacyjne gminy, samodzielne stanowiska merytoryczne, jak również dostosowanie do bieżących zadań realizowanych przez gminę i dostosowanie do klasyfikacji budżetowej. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o to, że najważniejsze w tej sprawie są zmiana nazwy zadania inwestycyjnego, jeżeli chodzi o przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody z miejscowości Koźminek w wysokości 49 tysięcy i przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody z miejscowości Koźminek w wysokości 58 tysięcy. Te dwa zadania łączy się w jedno. Pod nazwą przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Koźminek i Dębsko na kwotę stanowiącą równowartość tych sumę tych dwóch, o którym mówiłam kwot. A jest to podyktowane tym, że gmina na te dwa przedsięwzięcia łącznie otrzymała dotację, dofinansowanie z Polskiego Ładu i to przedsięwzięcie będzie realizowane już pod tą nową nazwą, spójną z wnioskiem, jaki poszedł do ministerstwa właśnie w ramach Polskiego Ładu. Dlatego też ta zmiana. Ponadto, proszę Państwa, przeznacza się środki na składkę członkowską do aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w wysokości 7536 zł. Przeznacza się środki w łącznej wysokości 10 500 na realizację zadań związanych z zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koźminek, na zadania związane z realizacją oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w wysokości 4400 przeznacza się na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek. Chodzi tutaj o zwiększenie wartości wkładu własnego gminy w realizowane przedsięwzięcie, gdyż okazuje się, że
liczba ton tego azbestu jest wyższa, aniżeli wcześniej planowano do zebrania wśród mieszkańców. To są główne rzeczy, których ta uchwała dotyczy, zarówno jeżeli chodzi o zmianę WPF, jak również o zmianę w budżecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Projektami obydwu uchwał zajmowała się Komisja Budżetowa. Proszę Przewodniczącego o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Pani Burmistrz. Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie obydwu ten sprawę. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do obydwu uchwał? Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Koźminek na lata 2021-2032? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 14 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 44/278/2021. Przystępujemy do kolejnego głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Koźminek na 2021 rok? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 14 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 44/279/2021. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Pani Burmistrz. Zgodnie z komunikatem GUS, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym roku 2021 roku względem pierwszego półrocza 2020 roku wyniósł 3,6%. Główne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości zostały ustalone w oparciu o wyżej wymieniony wskaźnik. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 proponowane na terenie gminy Koźminek są również ustalone na podstawie wyżej wymienionego wskaźnika. Projektem uchwały zajmowały się wszystkie komisje. Proszę przewodniczący wyczytany w poszczególnej kolejności o opinię. I tak, Komisja Budżetu. Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Oświaty. Komisja Oświaty również zaopiniowała pozytywnie projekt. Skargi wniosków. Komisja Skargi wniosku zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Statutowo-regulaminowa. Komisja Statutowo-Pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję. Rewizyjna. Komisja Rewizyjna również. I mieszkaniowa. Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała skargi pozytywne. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 14 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 44/280/2021. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący,
Wnioskę Wysoka Rada, Pani Burmistrz. Górne granice stawek sportowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen i towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 3,6%. Ministerstwo Finansów ustaliło również górne stawki podatku od środków transportowych w oparciu o ten wskaźnik. Również proponuje się stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Koźminek na rok 2022 wyższe w oparciu o wyższe od do obecnie obowiązujących stawek o 3,6%. O ten wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Bardzo dziękuję. Projektem uchwały zajmowały się wszystkie komisje. Poproszę przewodniczących o opinię. Komisja Budżetu. Komisja Budżetu zaopiniowała bardzo. Dziękuję. Oświaty. Dziękuję. Skargi wniosku. Komisja Szkoli i Wniosku zaopiniowała stawki pozytywne. Dziękuję. Statutowo-regulaminowa. Komisja Statutowo-regulaminowa zaopiniowała projekt uchwały. Rewizyjna. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję. Mieszkaniowa. Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała stawki pozytywne. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał, też przeciw. Dziękuję. Głosowało 14 radnych, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 44/281/2021. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położone na terenie gminy Koźminek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, zmiana dotyczy wzoru deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych. Polega ona na dostosowaniu deklaracji do aktualnych wymogów i przepisów. Jest to między innymi miejsce oraz termin składania deklaracji. W poprzedniej deklaracji widniał jeszcze jako organ wójt gminy Koźminek, w tej chwili mamy Pani Burmistrza, oraz dodana jest klauzula informacyjna RODO zgodnie z wymogami. Dziękuję. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Budżetowa. Proszę Przewodniczącego. Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie gminy Koźminek, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Głosowało 14 radnych, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 44/282/2021. Punkt 10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej działalności pomiędzy sesjami. Tak, jury przyjmowanie interesantów, podpisanie uchwał sesji Rady Miejskiej Gminy, przekazanie burmistrzowi gminy zgłoszonych przez radnych wniosków i interpelacji na ostatniej sesji, przekazanie uchwał do oddziału nadzoru i kontroli, ustalenie terminu sesji, zapoznanie się z projektami uchwał, zapoznanie się z protokołem sesji.
Punkt 11. Interpelacje i zapytania radnych. Pan kierownik chciałby pierwszy, pan radny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Odpowiadając na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji. Wniosek radnego pana Andreusza Zgardy w sprawie zwrócenia uwagi na problem zimowego utrzymania przy szkołach oraz parkingach, wstawiania pojemników z piaskiem na przystankach autobusowych i parkingach szkolnych odnośnie zimowego utrzymania. Gmina Koźminek w ramach zimowego utrzymania objęte są drogi i ulice zarządzane przez gminę Koźminek. Parkingi przy szkołach zarządzane są przez zarządców obiektów. Zatoki autobusowe przy poszczególnych drogach różnej kategorii utrzymywane są przez tych zarządców i odpowiednio. Zatoki autobusowe są utrzymywane w ciągu drogi wojewódzkiej przez rejon dróg wojewódzkich. Zatoki przy drogach powiatowych przez starostwo powiatowe w Kajszu. Przy drogach gminnych tutaj na Koźminek. Kolejne zapytanie pana radnego Dorysza Zdady w sprawie udoskonalenia sygnalizacji świetnej przy szkole podstawowej w Nowym Nakłasinie. Przedmiotowy wniosek został przekazany zarządcy drogi w Kaliszu. Kolejny wniosek, tym razem pana radnego Władysława Zdunka w sprawie założenia progu zwalniających na drodze tutaj Koźminek Józefina Dębę Kolonia. Na przedmiotowym odcinku drogi, prawie na całym odcinku są ustawione znaki D42, czyli teren zabudowany, ograniczający prędkość poruszanych się pojazdów do 50 km na godzinę. Na tej kategorii drogi progów zwalniających nie przewiduje się ich montażu. Wniosek pani Kamili Pawlak w sprawie ulicy Słowackiego. Myślę, że pełna informacja została udzielona w poprzedniej sesji. Wniosek pana radnego Sławomira Wróbla w sprawie ustawienia znaku drogowego początek miejscowości Dąbrowa. Przedmiotowy znak został zamówiony. Czekamy na dostawę i będzie on po prostu zamontowany. Dziękuję bardzo. Wniosek pana radnego Włodzimierza Janiaka w sprawie złego stanu studzienek na ulicy Kaliskiej. Przedmiotowa sprawa była już częściowo omówiona na poprzedniej sesji. Wstępnie mieliśmy się tutaj, pani kierownik rejonu dróg wojewódzkiego miała się z nami spotkać w tym tygodniu. Ze względu na ważne sprawy osobiste zostało to przesunięte na najbliższy wtorek, gdzie tylko i wyłącznie na tym spotkaniu będzie omawiany problem tych włazów przy studzienkach kanalizacji deszczowej znajdujący się w ciągu ulicy Kaliskiej, stanowiącej ciąg drogi włoskiej nr 471. Odpowiadając na wnioski osób z publiczności w sprawie uporządkowania drogi i ścieżki rowerowej w kierunku od Józefiny w stronę Morowańca, odmalować oznakowanie poziome na jezdni. Aktualnie jesteśmy na etapie zgłoszenia przedmiotowych usterek ubezpieczycielowi, który dał gwarancję ubezpieczenia na przedmiotową drogę. Temat po prostu na chwilę obecną zostało to wezwanie wysłane. Zostało ono skosztorysowane i czekamy na odpowiedź. Dziękuję. Ja mam pytanie. Czym nasza droga się różni od drogi na posiedli? Bo tam są założone progi. Tutaj droga na pośredni są założone przed osiedlem, które tutaj stanowiące znajdujące się budynków na ulicy Akacjowej. No ale tu prog na Józefinie to są budynki, są jedne po drugim. Po obu stronach. A tu przed samym wjazdem do gminy też jest próg, także tam jest niepotrzebny.
To trochę dziwne, bo to teraz była nowa droga, jest poddana koźrodku w Zaksie i tam są te drogi zwalniające zarówno przed szkołą, jak i przed skrzyżowaniem. Także no nie wiem. A tablice nie zatrzymają kierowcy. Przepisy kierowcy. No i myślę, że jak to zostało złożone w tym wniosku do ubezpieczyciela odnośnie tej drogi? W ramach kosztorysu, który został opracowany, zostało uwzględnionych, jeżeli dobrze pamiętam, uszkodzonych brak 618 tak zwanych kocich oczek, plus do tego uwzględniliśmy bariery w miejscowości Józefina U11A, które w chwili obecnej odchylają się od pionu, plus oznakowanie poziome na całym odcinku jest. Proszę. Jeżeli dobrze pamiętam, koszt wyceniony wszystkich robót chyba w granicach 130 tysięcy złotych brutto. Całego odcinka do oznakowania i tych... Tak, tak. Tam, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 600 kocich oczek brakuje. Tutaj temat jest troszeczkę bardziej złożony, ponieważ firma wykonawca, który wykonywał przedmiotową drogę, zmieniła udziałowca, jak również zmieniła siedzibę. W chwili obecnej jest ona w Warszawie. KRS w tym momencie się nie zmienił i na tej podstawie żeśmy wystąpili do gwaranta w ramach po prostu poręczenia tutaj gwarancji. Dziękuję. Kontynuujemy interpelacje, zapytania rady. Jeśli nie ma, to przechodzimy do wolnych wniosków i informacji. Rady zgadza. Ja mam tutaj taki temat, bo teraz przy odbiorze śmieci bardzo skrupulatnie ci, co odbierają śmieci, przykładali wagę do worków i do śmieci. I do śmieci znajdujących się w danych workach. No i był zarzut, że nie takie śmieci były w danych workach. No i mieszkańcy byli zaskoczeni. Niektórzy, bo otrzymali worki, jakie otrzymali, no i pakowali, segregowali, ale no, tam w różne kolory śmieci. Efekt był taki, że efekt jest takim, że nie wszystkim odebrano śmieci, sugerując się, że tym zmieniu właśnie zgodnym, a takim przykładem, ewidentnym przykładem była szkoła w Nakwasinie, gdzie nie zabrano śmieci, bo był papier wrzucony i papier klasy głównie był te worki, a takie szkoła otrzymała i takie papiery. W tej chwili szkoła już ma worki wszystkie rodzaje i będzie to się segregować, taka nazwa, nagła zmiana i trochę zaskoczenie. Mieszkańcy mają żal, że jak się wymaga, to trzeba dawać tym worki we wszystkich kolorach na poszczególne frakcje, a nie tylko jedne worki albo dwa rodzaje, bo jak nie ma w co pakować, to pakują w różne. Były posegregowane, ale nie w takiej workach. Ja byłem przykładowo szkło, jakby papier wziął w tych workach, no to weg i odwrotnie, ja szkło w niebieskich, to też nie zabrali, to taka. I mam jeszcze tutaj, bo niektórzy mieszkańcy wystawili kolorowe szkło i też nie zostało wzięte, mimo że było odsegregowane od białej. Czym to jest spowodowane też? Nie wiadomo. To jest raz. Na razie jeszcze nie.
Ja sygnał miałem od trzech i nie nawet od piwa. Ja miałem tu prośbę do pana Mariusza Kozłowskiego, tak zwrócenie uwagi na drogę z Gaci do Karolewa, bo bardzo się były dziury na tej światowej drodze, by pan miał tam chwilkę czasu zobaczyć, bo już auta osobowe się haczą. Chodzi o tą drogę powiatową, czy... Nie, naszą gminną, tą szortową. Aha, tam... Gaćka, Liska, Nowy Karolew, ta polna. Okej. Okay. I na dobrze. Środku i tam przychodzi są takie dziury, że traktor idzie, ale osobowe już się haczą. Dobrze, przejadę tam w najbliższym czasie. Taką prośbę. Dobrze. To może w pakiecie i ta droga w Gdańsku, tam też się pozostaje. Ale popadało i te dziury się aż tak wyszły. I może pan też zwrócić uwagę troszkę dalej tam. W kierunku Dąbrowy, też na tą drogę, bo tam też, jak jadą w pole, to już jest katastrofa. Nawet się pan zwrócił uwagę, na samej ciężówce tam było. Proszę państwa, ma jeszcze pytania, wnioski? Nie widzę, dziękuję, zamykam obrady 24. sesji Rady Miejskiej Gminy Koźminek.